godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Haribot Aircraft. I jest to mod, który kiedyś się nazywał Zeppelin Mod. Także co trzeba zrobić? No i to znaczy, on dodaje nam możliwość przemieszczania się wraz z jakąś naszą konstrukcją, na przykład zbudujemy sobie samolocik i możemy sobie latać po prostu. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Aircraft Mod, zwany dalej wcześniej Zeppelin Mod, pobieramy z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę znajdujemy się na japońskim forum minecraftowym. Zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy i tutaj mamy Haribot Aircraft. Tu widzicie, o, zbudowano sobie takie samolociki i można nimi latać. I zjeżdżamy jeszcze troszeczkę w dół i tutaj jest taki obrazek z filmikiem. Na to nie klikamy, tylko tutaj właśnie pod tym obrazkiem jest coś takiego tutaj. Więc na to tutaj klikamy i nam się rozwija i wtedy zjeżdżamy jeszcze troszeczkę w dół i tutaj mamy coś takiego. Minecraft 1.7.2 plus Forge 1.7.2 oraz, to jest istotne dla nas, Minecraft 1.7.10 plus Forge 1.7.10. I po prostu stąd pobieramy tutaj tego moda. Tu na tym niebieskim tle stąd pobieramy. Tu na to klikamy i stąd pobieramy. Także on działa i na Minecraft 1.7.2 z Forge'em 1.7.2 z końcówką 1090 i na Minecraft 1.7.10 z Forge'em 1.7.10. Także na to klikamy i stąd pobieramy. Przypominam, tutaj na to klikamy, to się rozwija tu pod tym takim obrazkiem. Także tu właśnie stąd pobieramy. Tak mówię kilka razy to samo, żebyście na pewno się nie pomylili, bo trudno tutaj cokolwiek się doczytać. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd pobrać i jak zainstalować launcher w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem sobie wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma numer końcówki 1180 i właśnie na taką wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. No ok, co trzeba teraz zrobić? Trzeba wejść do folderu %appdata% przez roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już jest zainstalowany Forge na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed jakąkolwiek zmianą. Ok, jak już mamy skopiowany, to możemy przystąpić do instalacji właściwej. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy ten folder, który pobraliśmy, do folderu mods. Jest przerzucony, zamykamy, wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. No i czekamy, aż nam się uruchomi launcher. Ok, jest uruchomiony. Tak jak wspominałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1180. Klikamy play i czekamy dalej, aż nam się uruchomi z tym razem strona startowa gry.
No i czekamy i czekamy. Już jest logo Mojang, także jeszcze momencik i będzie strona startowa. Pom, 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 pom. Dzięki. Okej, okay, także mamy stronę startową, wchodzimy w moc i szukamy aircraft. O, jest. Harry Potter Aircraft jest zainstalowany. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Ten mod dodaje nam jeden przedmiot, który jest w zasadzie łatwy do skraftowania. Także wchodzimy w E jak ekwipunek i na ostatniej stronie mamy Pixis. On się kraftuje tak, trzymam nad tym strzałkę, klikam R. Trzeba mieć kompas, dwa diamenty, jeden blok złota i trzy obsydiany. No nie jest to jakieś coś strasznie bardzo drogiego, no aczkolwiek trzeba sobie to zdobyć najpierw. W każdym razie nie jest to jakaś trudna receptura, można to zrobić. Ok, weźmiemy sobie taki jeden pixis i sobie stworzymy, weźmy sobie też... Próbowałam, powiem wam, zrobić taką platformę z dirtu i niestety z dirtem to nie działa. Trzeba mieć jakiś inny klocek. Na przykład weźmy sobie kamień. Trochę kamienia sobie weźmiemy. Postawimy go sobie tu. I teraz sobie tutaj zrobimy taką platformę. Może sobie jeszcze podwyższymy, żeby było fajnie. Będziemy latać w kwiatku. Ok. A, jeszcze łopatka. Ding. To jeszcze sobie stąd zabierzemy, żeby to była latająca platforma. I sobie ten pixis umieścimy tutaj w środku. O tak. Aha, i ten Pixis, on działa na klawiaturę numeryczną, także musimy sobie zobaczyć, czy wszystkie przyciski będą nam działały, czyli wchodzimy w opcje sterowanie i tutaj sobie zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy. O, i tutaj są właśnie Harry Potter Aircraft do tyłu. Właśnie widzicie, ja mam tutaj na czerwono, zatem z czymś mi się to psuje. Zjeżdżam w dół i mamy tutaj Vaila. Ja mam moda Vaila tutaj zainstalowanego i on mi właśnie tutaj jakby nie współpracuje z tamtym modem. Zatem sobie tutaj zmienię przyciski. Nie wiem, tu wezmę przecinek, tu wezmę sobie backslash, tu wezmę sobie równa się. Tutaj sobie wezmę nawias kwadratowy. Ok, dobra. Nie jest to dla mnie istotne, dlatego wolę, żeby właśnie tutaj te wszystkie od Harry Potter działały mi właśnie na klawiaturę numeryczną, czyli tak, jeden i to idzie do przodu, tak? Do przodu. Dwa w dół. Trzy do tyłu. 4 w lewo, 5 zatrzymuje wszystko, 6 w prawo, 7 w obraca się w lewo i 8. Gdzie jest 8? Nie ma 8? 8 w górę i 9 obraca się w prawo. Gotowe, powrót do gry. No i teraz wsiadamy w to, oczywiście prawym przyciskiem myszy. Ale ja chciałam siedzieć w środku. No to jeszcze raz prawym przyciskiem myszy wyłączyliśmy. Wchodzimy do środka. Hops. I teraz prawym przyciskiem myszy włączone. I startujemy. Startujemy w górę, czyli 8. I stopujemy 5. Ok, zobaczmy, jak to wygląda.
Tak to wygląda, lecę sobie. No i teraz właśnie klawiaturą numeryczną, siódemką się obracam w jedną stronę, zatrzymuję piątką, dziewiątką się obracam w drugą stronę, zatrzymuję piątką, szóstką lecę w jedną stronę, zatrzymuję piątką, czwórką lecę w drugą stronę, zatrzymuję piątką, jedynką lecę do przodu, a tu akurat mam przód, zatrzymuję piątką i trójką lecę w drugą stronę, czyli do tyłu, zatrzymuję piątką i teraz opadamy w dół, czyli dwójką. Na ziemię sobie spada, lecimy. Osiągnęliśmy glebę, zatem możemy z tego wysiąść. Możemy to wyłączyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem i wysiąść z tego, bądź też mogliśmy zostawić włączone i wysiąść po prostu poprzez shift. I wtedy byśmy mogli to sobie przywołać do nas nawet. No to sprawdźmy, jakby to zadziałało. OK, wsiądziemy sobie jeszcze raz. Uruchomimy za pomocą prawego i teraz z przyciskiem, z shiftem wysiądziemy z tego. Wysiedliśmy, możemy sobie iść tutaj. OK. I teraz możemy, ponieważ to jest cały czas włączone, to możemy to sobie przyzwać, więc dusimy ósemką w górę, poleciało, stop. I teraz do mnie, nie wiem jak to jest ustawione, w sumie stop, nie tam, czwórką, nie tam, stop, szóstką, do mnie, stop. I teraz dwójką, opadnij na dół, OK, i teraz sobie mogę wsiąść. Także jak widzicie, to tak działa też na odległość. OK, czyli jak widzicie, mod działa. Oczywiście nie musicie budować takiej konstrukcji pięknej. Możecie sobie zbudować jakiś super latający zamek, całą wyspę, samolot, helikopter, co tam chcecie, krowę z czegokolwiek i latać na tym. Także życzę Wam miłej zabawy, a ja kończę, a Wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Ja się z Wami żegnam łopatką, tymczasem pa, pa.